Dziękowali za chleb i trud pracy rolników. W gminie Dębno odbyły się dożynki, a ich gospodarzem było sołectwo Jastew. Święto plonów tradycyjnie rozpoczęto mszą świętą, po której barwnym korowodem dożynkowym udano się na plac przy Dębińskim Centrum Kultury. Tam powitano gości, a obrzędem dożynkowym w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Echo Doliny z Biadolin Radłowskich oficjalnie rozpoczęto świętowanie. Święto to jest szczególne dla rolników, bowiem to dzięki ich ciężkiej pracy możemy cieszyć się dobrodziejstwem wielu produktów. Dziękujemy rolnikom za ich pracę, za trud, za angażowanie, jak również za to, że codziennie na naszych stołach gości chleb. Dożynkowe święto to również czas refleksji nad tym, jak ważna jest ludzka solidarność i współdziałanie, aby było z czego dożynkowy chleb upiec i sprawiedliwie go podzielić. Rolnikom dziękuję za ten trud i życzę, żeby swojej pracy rzeczywiście zabezpieczyli i z siebie, i swojej rodziny, i ta ciężka praca, żeby przynosiła im satysfakcję i bezpieczeństwo wszystkich bliskich. Szczęść im Boże. Starostami dożynek byli Teresa i Paweł Sumara. Dużo osób brało udział w przygotowaniach. Strażacy, dużą rolę odegrał pan sołtys, pan Hebda Tadeusz, który bardzo się zaangażował w przygotowanie tych dożynek. Mieszkańcy, no wiadomo, musieli tutaj pomóc w przygotowaniu, w dekoracji całej wsi, także bez tego by się na pewno tutaj nie odbyło i nie byłoby tak udekorowane, jak jest. Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs wieńca dożynkowego. Wieńce są naprawdę fantastyczne, wymagały bardzo dużo pracy, jak również wysiłku i zaangażowania grup wieńcowych, które te wieńce przygotowały. Na scenie przed publicznością swoje wieńce zaprezentowało 12 grup wieńcowych, które przedstawiły również bogaty program artystyczny. Po obejrzeniu i wnikliwej ocenie 12 wieńców dożynkowych, komisja konkursowa w kategorii wieńca tradycyjnego przyznała 3 równorzędne miejsca. Delegacji wieńcowej z Porąbki Uszewskiej, Jaworska i Dębna. Z kolei w kategorii wieńca współczesnego zwyciężyły delegacje wieńcowe z Łoniowej i Jastwi. Fundatorem nagród o łącznej kwocie 6000 zł był wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski. Tradycyjnie sposobem przede wszystkim ze wszystkich 5 rodzajów zbóż. Pracą sprytnymi rączkami, paluszkami takich pań. Gminę Dębno na dożynkach wojewódzkich reprezentować będzie wieniec z Porąbki Uszewskiej. Przypomnijmy, że organizatorami tegorocznych dożynek był wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski, Dębińskie Centrum Kultury oraz Rada Sołecka w Jastwi. Tego dnia nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych. Zwieńczeniem dożynek była zabawa taneczna do Białego Rana, poprzedzona koncertem Gwiazdy Wieczoru zespołu Kama Sutra. Paulina Kuczera, Tarnowska TV.